Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Jurgen Klopp chce Roberta Lewandowskiego w Liverpoolu. Leo Messi coraz bardziej zirytowany grą w Paris Saint-Germain. Gianluigi Buffon stanął w obronie Wojciecha Szczęsnego. Eduardo Camavinga i jego niesamowite początki w Realu Madryt. Oraz problem wyboru pierwszego bramkarza w Paris Saint-Germain. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zbliżamy się wielkimi krokami do progu 250 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie subskrybujcie. A ja od siebie mogę obiecać, że będę dla Was przygotowywał jak najlepsze treści związane z piłką nożną. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, bo to także jest bardzo ważne. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Dzisiejszy materiał zaczniemy od bardzo ciekawego tematu z ostatnich dni. Ostatnie dwa lata w wykonaniu Roberta Lewandowskiego to istny majstersztyk. Polski napastnik bije rekord za rekordem, notując przy tym świetne statystyki. Nic więc dziwnego, że największe kluby w Europie interesują się kapitanem biało-czerwonych. Hiszpańska gazeta Mundo Deportivo podała zaskakujące informacje. Ich zdaniem to nie Real Madrid jest faworytem w walce o sprowadzenie kapitana reprezentacji Polski. Do walki o Lewandowskiego włączył się Liverpool, który potrzebuje wzmocnień na pozycji środkowego napastnika. Media w Wielkiej Brytanii szybko podłapały informacje z Hiszpanii na temat możliwego transferu Roberta Lewandowskiego do Liverpoolu. Gazeta Daily Star uważa, że Lewandowski jest osobistym życzeniem Jurgena Kloppa na letnie okno transferowe w 2022 roku. Liverpool jest jednym z klubów, który rozważa możliwość sprowadzenia Roberta Lewandowskiego, a osoba trenera Kloppa może dać gigantom Premier League znaczną przewagę nad rywalami. Robert Lewandowski współpracował z Jurgenem Kloppem w latach 2010-2014 w barwach Borussii Dortmund. Napastnik reprezentacji Polski wtedy strzelił 103 gole i zanotował 42 asysty w 187 spotkaniach. Serwis angielski opublikował także część cytatów Lewandowskiego, w których napastnik chwalił sobie współpracę z niemieckim szkoleniowcem. Posłuchajcie, Klopp był dla mnie nie tylko ojcem, jako trener był bardzo złym nauczycielem. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie był zadowolony z tego, że byłeś uczniem z oceną B. Chciał mieć uczniów z oceną A+. Sky Sports News informował w sierpniu tego roku, że Robert Lewandowski jest chętny, aby spróbować swoich sił w innym europejskim klubie, sugerując, że to może być ostatni wielki kontrakt Lewandowskiego. Umowa kapitana biało-czerwonych z Bayernem Monachium jest ważna do końca czerwca 2023 roku. A według Was są jakiekolwiek szanse, aby Robert Lewandowski zmienił klub w ciągu dwóch najbliższych lat? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. W meczu Paris Saint-Germain z Lyonem doszło do niecodziennej sytuacji. Leo Messi nie krył złości po decyzji Mauricio Pochettino. Paryżanie w ostatnim meczu wyszli na Parc des Princes w potężnym składzie. Trener wystawił na murawę Messiego, Neymara, Kylian Mbappé i Angela Di Maria. Jednak nawet taka ofensywa miała problem ze strzeleniem bramki. Na kwadrans przed końcem na tablicy widniał wynik 1-1. Wtedy Pochettino zdecydował się na zaskakujący ruch. Trener zdjął z boiska Leo Messiego i wprowadził Hakimiego. 34-latek nie był zadowolony z tego, że musi przedwcześnie opuścić murawę. Piłkarz odmówił podania ręki szkoleniowcowi. Co ciekawe, dla Messiego był to trzeci mecz w barwach paryżan. Argentyńczyk nie zanotował jeszcze ani jednej bramki czy asysty po odejściu z Barcelony. No cóż, jak widać, Messiemu póki co ciężko odnaleźć drogę do bramki, co niestety widać po jego statystykach. Czy jest w tym coś dziwnego? W mojej opinii nie. Leo jeszcze nigdy nie grał dla innego klubu i być może potrzebuje więcej czasu na zaklimatyzowanie się w nowej drużynie. Jeśli już to jednak zrobi, z pewnością otworzy się tutaj worek z bramkami. Duża część z Was porównuje Messiego do Cristiano Ronaldo i pierwszy argument, jaki wysuniecie, to ale Ronaldo strzela w każdym meczu dla Manchesteru. To fakt, z którym się nie dyskutuje. Ale na przykład jeśli chodzi o końcową ocenę w ostatnim spotkaniu, to Leo miał ją wyższą od Portugalczyka. Messi w poprzednim meczu grał naprawdę dobrze, po prostu piłka jak na złość nie chciała wchodzić mu do bramki. Odkąd Argentyńczyk gra dla Paris Saint-Germain, strzelił już dwa razy w poprzeczkę. Kwestią czasu jest, aż Messi się rozpędzi i zacznie strzelać w nowych barwach. W komentarzach napiszcie, jak oceniacie zachowanie Leo Messiego wobec Mauricio Pochettino. Wojciech Szczęsny przez ostatni rok przeżywa naprawdę trudny okres. Każdy jego błąd jest mu wytykany i ostro komentowany zarówno w mediach, jak i w sferze kibiców. Nic w tym dziwnego, skoro Wojtek mimo często świetnych interwencji potrafi zaliczać równie spektakularne wpadki.
Co jest tego powodem? Być może brak odpowiedniej koncentracji, co przyczynia się do dziwnych zagrań. Przedwczoraj jednak Szczęsny zagrał bardzo dobre spotkanie z AC Milanem, które stara dama zremisowała 1-1. Ten mecz to było właśnie to, czego polski golkiper potrzebował od dłuższego czasu. W obronie Wojtka stanął były bramkarz Juventusu, Gianluigi Buffon. Myślę, że Juventus przechodzi przez normalny moment. Dla moich byłych kolegów to nic niezwykłego, bo drużyna jest w trakcie zmian. Mają znanego trenera. Allegri zna Juventus jak nikt. To drużyna, która może odrobić straty. Ja zamiast Szczęsnego? Absolutnie nie. Moim zdaniem Juventus wybrał odpowiedniego bramkarza, aby mnie zastąpić. To najlepszy wybór, jakiego mógł dokonać. Niezależnie od tego, co teraz się dzieje. Jak widać, Buffon mimo ostatnich miesięcy nadal darzy Szczęsnego ogromnym zaufaniem. A skoro robi to taka legenda, to tym bardziej my, jako zwykli kibice, nie powinniśmy z tym dyskutować. A wy, co sądzicie o grze Wojciecha Szczęsnego w ostatnich miesiącach? Wyraźcie swoje opinie w sekcji komentarzy. Jakiś czas temu Real Madryt utarł nosa Paris Saint-Germain, ściągając na Santiago Bernabeu Eduardo Camavinga. Francuz mimo swojego wieku naprawdę zaskakuje na boisku. Takiego wejścia do drużyny od dawna nie miał nikt w Realu Madryt. Camavinga na 3 rozegrane mecze w Realu strzelił 1 bramkę oraz dorzucił do tego 1 asystę, jako środkowy pomocnik. Osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ten chłopak wszedł do drużyny. Ten luz przy prowadzeniu piłki oraz ciekawy styl poruszania się. Mega przyjemnie patrzy się na niego, gdy jest przy piłce. Jako że Francuz strzelił bramkę w debiucie, hiszpańskie media od razu zaczęły pompować balonik, mówiąc, że dotychczas robiły to największe gwiazdy królewskich, takie jak Cristiano Ronaldo, David Beckham, czy też Ronaldo Nazario de Lima. W mojej opinii jednak jest za wcześnie, aby stawiać Camavingę na równie z wyżej wymienionymi zawodnikami. Nie można jednak powiedzieć, że Francuz w przyszłości nie osiągnie podobnego poziomu. Póki co świetnie się zapowiada, a sam Real pozyskał piłkarza na bardzo długie lata, bo Eduardo ma zaledwie 18 lat. Odkąd zespół Galacticos objął Carlo Ancelotti, drużyna wygląda znacznie lepiej niż w końcowej fazie ostatniego sezonu. Oprócz wyników widać sporą poprawę, na przykład w grze Viniciusa Juniora, który w końcu nie tylko świetnie drybluje, ale i strzela bramki, o co ciężko było w jego przypadku w poprzednich rozgrywkach. A według was Real Madryt wygra w tym roku La Ligę? A może macie innego faworyta? Napiszcie w komentarzach. Na koniec wrócimy do Paris Saint-Germain. To ile gwiazd jest w drużynie z Paryża przyprawia o zawrót głowy. Często z tego powodu tworzą się konflikty, co widać aktualnie na pozycji bramkarza. 1 lipca wygasła umowa łącząca Donnarumę z AC Milanem. Włoch nie mógł porozumieć się z klubem w sprawie przedłużenia umowy, ze względu na jego wygórowane oczekiwania finansowe. Po zakończeniu Mistrzostw Europy Donnarumma został nowym piłkarzem PSG. Z wicemistrzami Francji związał się 5-letnią umową. 22-latek nadal nie doczekał się oficjalnego debiutu w barwach paryżan. Od początku sezonu trener stawia na doświadczonego Keylora Navas. Według włoskich dziennikarzy Donnarumma powoli frustruje się ze względu na konieczność godzenia się z rolą rezerwowego. Portal Calcio Mercato zaznacza, że sytuację golkipera pilnie śledzi Juventus. Stara dama interesowała się wychowankiem Milanu jeszcze kiedy ten stał między słupkami na San Siro. Ostatecznie jednak Donnarumma zdecydował się wybrać Paris Saint-Germain. Zarówno Keylor Navas, jak i Donnarumma to świetni bramkarze. Aczkolwiek Włoch wiedział, co robi, obierając kierunek Paryża. Musiał liczyć się z tym, że będzie rezerwowym, a o miejsce w podstawowej jedenastce po prostu będzie musiał walczyć. Ciężko znaleźć tutaj rozwiązanie. Po prostu obaj bramkarze musieliby grać naprzemiennie, co w mojej opinii byłoby dobre z uwagi na rywalizację, która przyniosłaby dobre korzyści dla Paryża. A według was, kto powinien być pierwszym bramkarzem w Paris Saint-Germain? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!